Witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym poświęconym otwarciu Grudziądza na Wisłę i uruchomieniu żeglugi turystycznej na rzece Wiśle w Grudziądzu. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, wracamy do normalności. Bardzo się cieszę, że już od czwartku grudziądzanie, nie tylko grudziądzanie, ale także turyści będą mogli korzystać z atrakcji turystycznej. Czyli z dwóch stateczków, które pojawią się u nas w Grudziądzu na Wiśle. Myślę, że ta atrakcja cieszyła się bardzo dużą popularnością w latach poprzednich. No niestety pandemia to zatrzymała, ale wracamy do normalnego życia. I tak jak powiedziałem, już od czwartku te atrakcje będą dostępne. To się doskonale wpisuje też w obchody 730-lecia urodzin naszego miasta. Będziemy świętowali to w najbliższy nadchodzący weekend, więc także myślę, zachęcam wszystkich mieszkańców i nie tylko, ale także turystów odwiedzających nasze miasto w najbliższy weekend do skorzystania właśnie z tej atrakcji. A oczywiście jest to element otwarcia się naszego miasta na Wisłę. Po to kilka lat temu zrewitalizowaliśmy tereny tej przystani. Wybudowaliśmy piękny obieg po to, żeby to żyło i to z roku na rok coraz lepiej funkcjonowało. Myślę, że w tej chwili już nadal będzie, czy to funkcjonowanie będzie jeszcze lepsze niż w latach poprzednich. To tyle tytułem wstępu. Dzień dobry, ja bardzo chciałbym podziękować panie prezydencie, pani dyrektor Mariny również za zaufanie do naszej firmy. Będziemy pływać Basią, która tu w Grudziądzu pływała i zaczęła cieszyć się dużą popularnością, coraz większa liczba osób zaczęła korzystać z tego statku. Turyści spoza miasta, biura podróży zaczęły do nas dzwonić. Także bardzo się cieszę, że udało nam się też wygrać ten przetarg i będziemy tu pływać. Jednostka będzie pływała od czwartku do niedzieli i w środę też, jeśli będzie taka potrzeba. Będzie wykonywała rejsy co godzinę. Będziemy zabierać na pokład 12 osób jednorazowo na jedną jednostkę. Jednostka jest przygotowana, sprawna, czysta, obsługa, kapitan na najwyższym poziomie, z najlepszymi uprawnieniami i doświadczeniem, także jestem pewien, że same dobro będzie tu się działo.